Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będzie film poświęcony dużym dzieciom. Dlaczego dzieciom? Bo jest to film z takiego mini projektu. Jak widzicie, tutaj będzie AVR, Atmel, AVR, kwarc 20 MHz, rezonator kwarcowy. No to już gniazdko niepotrzebnie w sumie wstawiłem tutaj, bo teraz ciężko SMD zlutować. Ale jak dzieci, to znaczy, że dzieci, tylko dla dużych dzieci. Dzisiaj troszeczkę tutaj polutujemy, bo to będzie gra retro. To będzie gra retro. Naprawdę. Ja mam nadzieję, że wszystkie duże dzieci poczekają i obejrzą krok po kroku efekt końcowy. Zanim będzie efekt końcowy, to obejrzą krok po kroku. To ja tutaj rzeźbię. A wyrzeźbiłem taką płyteczkę PCB bez opisów, bo to jest taki ala drugi prototyp. Bo pierwszy prototyp to w ogóle tak wyglądał. Ta-da! Taki był prototyp. Taki był prototyp. Tu były przyciski, tutaj fire, tutaj były cztery joystick. Będziemy grali w Burger Dasha. Znaczy, w Boulder Dasha, nie w Burger Dasha, tylko Boulder Dasha. I dzisiaj polutujemy sobie parę rezystorków do audio. Tutaj, słuchajcie, to są rezystorki. Jeden rezystorków, którymi mamy 8 wyjść, 8 bitów z mikrokontrolera i one są spięte w szeregu. Tak jak sobie wezmę lutownicę. A co? Jestem duży dzieci, więc wezmę sobie lutownicę i wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, tu mamy 7 rezystorów. 7 rezystorów. Teraz jeszcze musimy 8 postawić to tu. Jeden, drugi, trzeci tutaj będzie, czwarty, później tutaj będzie piąty, tak o. Później będzie szósty tutaj, siódmy, o, 7, a nie 8? No, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No to stawiamy. Wrzejemy lutownicę. Każde duże dziecko ma fluxa. Ja akurat używam swojej produkcji fluxa. Jest to benzyna pomieszana z ropą i rozcieńczona w tym kalafonia. Tak, glut. Dobra, lutowniczka się nazywała. Teraz bierzemy rezystorki 2 kilo ohmo. 2 kilo ohmy. 2,02. I stawiamy pierwszego. Tak, mamy pierwszego. Teraz musimy troszeczkę dodać cyny tutaj. O. Żeby lepiej zlutował. Bierzemy sobie drugiego takiego. Czekajcie, czy to jest 2 kilo łomy? Czy 1 kilo łomy? Nie. 1 kilo łom. Czy 2 kilo łomy? 102 czy 202? 202. Dobra, stawiamy drugiego. Drugi bit. Ten był bit 0, a teraz mamy bit. Oj, musimy bardzo pionowo to zrobić. O.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To teraz jeszcze troszeczkę cynę od góry. Na koniec. O. Mamy połączone dwa bity. Teraz stawiamy trzeci bit. Bit drugi. Bit 0, bit 1 i bit drugi. Z tych wszystkich 8 bitów wyjdzie nam dźwięk audio do naszej gry. O. 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 Będzie dobrze. Będzie dobrze. To teraz stawiamy czwarty bit, czyli bit trzeci. Bo bity liczymy od zera. Tak mi tata mówił. A? Wygrywamy. Wygrzewamy. I my tu nie mamy zwarcia. Nie możemy zwarcia. O. Mamy zrobione 4 bity. Teraz jeszcze dorzucujemy tutaj. Tutaj jeszcze 4 bity. Nie widzę za bardzo, co to za rezystor. Moment. Nie, to jest chyba inny rezystor. Tak jest, to jest ten. Czyli lutujemy kolejne 4 bity. I teraz tutaj jeszcze jeden. O. No dobra, jeszcze dwa. Ostatnie dwa. No, to nie tak, musimy sobie wyciągnąć, zdemontować. O, tu jest. Moment. Momencik, jeszcze chwilka. A ja tutaj sobie odzyskuję rezystory z takiej płyty, słuchajcie, bo musimy, bo to 2 kilo, a takich nie mam, więc muszę wygrzebać płytki od śmieci starych. No, panie. A czego tu nie ma takiego jeszcze jednego? Musi być. 2, 2, 2, 2, 0, 2 ma być. Numer. Numer, czemu tu nie ma? Powinien być, no.
Powiem wam bajkę. Nauczyłem taką bajkę. Chciałbym wam powiedzieć dzisiaj bajkę, bo ja myślę, że to jest bajka. Mama powiedziała, że ja jestem od listonosza. Mnie listonosz przyniósł. Nie wiem, co o tym myśleć. Ale wiem, że czekam na kuriera. Może będę miał się wstydkę. No dobra. Jak duże dzieci zajmą się właśnie tworzeniem tego mojego projektu, to uważajcie, duże dzieci. Czasem do mamy nie przyjechał kurier. No dobra. Bez jaj. Ole. No, to już jest trochę tak ciężko znaleźć. Taki element. Dobra, wypijemy ten jeden. Wypijemy ten jeden. A tu? Ale śmierdzi. O. No jeszcze jeden taki rezystorek. Chyba. Skąd ja wezmę takiego 2 kilo omy? Tu jeszcze musi być chyba jeden taki. Trzeba obejrzeć to pod lupką. Nie, tam to nie. To nie. To nie. Ojejku, jejku, no szukamy dalej. Szukajcie, szukajcie. Takie płytek są tam elementy. O je. Takich płytek wyciągam co niektóre elementy, bo to jest prototyp. A jak to jest prototyp, to nie ma kasy na prototypy. Więc ja teraz zbieram na Mikołaja. Wkładając taki prototyp dla dużych dzieci z grom Burdel Dash. Znaczy ja nie daję burdeli, tylko Burdel Dasha. I zagramy, to będzie to nagroda. Ta gra będzie nagrodą. Będzie nagrodą pod choinkę. I będziecie mogli sobie grać w starą grę Burdel Dasha. A będzie nagrodą dla tych, którzy tu pod filmem, tam na dole, o tam, tam na dole jest link. I tam jest zbiórka na Mikołaja. Burdel Dash będzie nagrodą dla tego, który najwięcej tam wpłaci. Do podłączenia pod zwykły monitor. Dobra. Obczyścimy teraz to, co żeśmy tu nalutowali. Musimy wziąć tą zmywa. Tak się to potocznie nazywa benzyna. I czyścimy szczoteczką do zębów. O, ślicznie, żeśmy to nalutowali.
Os invito. Os invito. Koniec. Tu musimy jeszcze poprawić. Koniec filmu. Zaraz. Koniec części pierwszej. Teraz to tak. Koniec części pierwszej. Słuchajcie, to jest tak. Konkurs. Otwieram. Konkurs. Ogłoszenie. Otwieram za otwarte. Koniec części pierwszej. Z budowy gry retro. Bulderda w wersji AVR. Główna nagroda. Pod choinkę. Pozdrawiam. Zapraszam na drugą część. Giemek.